tego osobistego doświadczenia osób, które mają poważne problemy, to jest po prostu praktyka, nawet jeżeli zdarzy się coś takiego, że jeden zdrowaś Mario, ja odmawiam świadomie, resztę wszystko jest bezmyślne. To przy drugim, trzecim czy czwartym, przy czwartej tajemnicy, wtedy człowiek wchodzi w to i odkrywa całe piękno tej modlitwy. Chodzi o to, żeby wiedząc, że to jest coś cennego, tak jak tam było w świadectwie, sądził, że tam się ukrywa jakiś sekret, wtedy się odkryje, że ten różaniec rzeczywiście powoduje, że w życiu się coś zmienia, czy w moim, czy w życiu osoby, za którą się modlę. Tym bardziej, że niektórzy mają taki zwyczaj, że jeżeli jest coś ważnego czy poważnego, proszą całą wspólnotę osób życzliwych o modlitwę i wtedy zauważają, że coś bardzo, bardzo zmienia się, że powraca zdrowie, że w rodzinie, w małżeństwie jakoś jest inaczej, że wraca miłość i wtedy człowiek po takich doświadczeniach jest już bardzo mocno w tej modlitwie ugruntowany i tą modlitwę wybiera.